Zuzia na co dzień trenuje w Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej, gdzie trenerem drużyny jest Paweł Rucioch. Dodatkowo młoda zawodniczka reprezentuje Płomień Przyprostynia w gminnej lidze piłki nożnej. Przypomnijmy, 4 września w Rzepinie Zuzanna została mistrzynią turnieju województwa lubuskiego, co było przepustką do finału ogólnopolskiego w Warszawie. Jednak nim w środę rozpoczął się turniej finałowy, we wtorek dla wszystkich finalistów z roczników 2013 i 2014 Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował wspólne oglądanie meczu Polska-Chorwacja. Turniej finałowy rozgrywany był w systemie szwajcarskim, czyli Zuzia musiała rozegrać 8 meczy z losowo wybranymi przeciwniczkami. Młoda zawodniczka po 8 rozegranych meczach uplasowała się na 13 miejscu wśród najlepszych zawodniczek z całej Polski z rocznika 2014. Rywalizacji na 8 przygotowanych boiskach przyglądali się m.in. selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon oraz reprezentantka Polski Ewelina Kamczyk. Na zawodniczkę w trakcie tego dwudniowego wyjazdu czekała jeszcze jedna niespodzianka. Zuzanna jako mistrzyni województwa lubuskiego została zaproszona wraz ze swoim bratem Ksawerym na spotkanie z zawodnikami Legii Warszawa w Legia Training Center, gdzie z każdym zawodnikiem mogli zrobić sobie wspólne zdjęcie oraz porozmawiać. Kilka minut znalazł dla nich również trener Legii, który życzył powodzenia w futbolowej karierze.